cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie, filmie perfumowym i filmie, na który jestem sama tak podekscytowana i mam nadzieję, że Wam się również spodoba. Pomysł jest mój, autorski, nie wiem, może jeszcze takie inne filmy są na YouTubie, ale ja na ten pomysł wpadłam sama, a mianowicie, skorzystając z tego, że zbliża się, znaczy jest dzisiaj, bo planuję ten filmik wrzucić właśnie 10 lutego, kiedy to wiele ludzi na świecie obchodzi chiński Nowy Rok. No i nie wiem, czy wiecie, ale Nowy Rok, znaczy chiński Nowy Rok jest spod znaku smoka. Chiński kalendarz, nie wiem, horoskop jest troszeczkę inny od tego naszego, popularnie znanego, że właśnie co roku mamy inne zwierzę, inny znak. Tak się składa, że ja też jestem spod znaku smoka. W horoskopy osobiście nie wierzę, ale jestem skorpionem spod znaku smoka, więc można by na ten temat żartować. Na pewno, kiedy jestem zła, wychodzi ze mnie skorpion, kiedy jestem przyparta do muru, być może wychodzi ze mnie smok, ale przez większość czasu jestem potulna jak baranek. No ale słuchajcie, mi się wydaje, że to jest fajny czas, żeby po prostu się zabawić i popuścić wodze fantazji, dlatego że ja Wam dzisiaj będę opowiadać o smokach i o perfumach. Także jeżeli taki temat Was ciekawi, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. No i cóż ja Wam mogę powiedzieć o smokach? Smoki to jest na pewno moja słaba strona, dlatego że ja po prostu bardzo lubię te klimaty. Ja w ogóle lubię fantazy, science fiction jak najbardziej, ale fantazy też. No i ogólnie zawsze jakoś tak do smoków miałam słabość, po prostu bardzo lubię, tak jak mówię, te klimaty, czy to w filmach, książkach, w grach. Dlatego wszystko, co związane ze smokiem, zawsze mnie, wiecie, jakoś tam pobudza. No i korzystając z tego, że mamy ten właśnie chiński Nowy Rok spod znaku smoka, pomyślałam sobie, że fajnie by sparować smoki z perfumami. Czyli chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o różnych smokach i jakie też perfumy mi się z tymi smokami kojarzą. To będą jakieś perfumy, które niosą ze sobą, jakie są jakieś takie bardziej wyraziste, są jakieś mocarne. No nie wiem, po prostu tak mi się kojarzą. Także taka to będzie po prostu zabawa. Jeśli chodzi o same smoki, to tutaj posłużyłam się sztuczną inteligencją, to również było dla mnie naprawdę bardzo dużo zabawy, spędziłam nad tym cały wieczór, po prostu generując obrazy, korzystałam z aplikacji Bing, no Bing to jest oczywiście przeglądarka, ale tam można tworzyć obrazy, także ja pisałam, co ja chcę, czego ja się spodziewam i sztuczna inteligencja generowała mi te obrazy smoków, także te obrazki, można powiedzieć, też są mojego autorstwa, zamiast szukać po prostu w internecie takich, a nie innych obrazków smoków, postanowiłam sama je stworzyć, znaczy sama. Oczywiście za pomocą sztucznej inteligencji. Także tak to będzie wyglądać. Będę Wam tutaj, przesunę się na bok. Będę Wam przedstawiać obrazek smoka i do tego będę Wam opowiadać o perfumach. Mam perfumy oczywiście ze swojej kolekcji, pełne flakony, ale tym razem też przyniosłam próbki. Dlatego, że ja zawsze jak opowiadam o perfumach, to opowiadam o pełnych flakonach, które są bądź też były w mojej kolekcji. Natomiast rzadko kiedy opowiadam o próbkach, ale tym razem postanowiłam się wspomóc próbkami, dlatego że no ileż można mieć tych flakonów. Także tutaj też kilka próbek się pojawi. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Także zaczynamy. Na początek Wam pokażę obrazek smoka i skorpiona. Poprosiłam, żeby mi sztuczna inteligencja stworzyła obrazek smoka i skorpiona, na co odpowiedziała mi, że nie może, dlatego że nie może tworzyć obrazów fikcyjnych stworzeń. Ale obrazy smoka mogła stworzyć. Także mam obrazek taki, nie wiem, walczącego jakiegoś tam smoka ze skorpionem. No a tymczasem zaczynamy. No i zacznę oczywiście od czarnego smoka. Słuchajcie, czarny smok kojarzy mi się z czymś takim mocnym, odważnym, czymś takim właśnie nieznoszącym sprzeciwu, niekoniecznie agresywnym. Moim zdaniem czarny smok to jest taki symbol takiej władzy, symbol takiej właśnie mocy, czegoś takiego bardzo tajemniczego, czegoś takiego bardzo, nie wiem, magicznego wręcz. No ale przede wszystkim dla mnie jest to taki smok chyba najbardziej mocarny, najbardziej waleczny, ale też najbardziej taki, no, król smoków. I tutaj mam jeden, aha, bo nie powiedziałam, do niektórych smoków będę miała po jednym zapachu, do niektórych smoków po kilka, także tutaj po prostu zależy, co mój nos przywąchał i co znajduje się w mojej kolekcji. I czarny smok kojarzy mi się po prostu z tymi perfumami typu róża z udem, w ogóle z tym takim profilem zapachowym. No i najbardziej mocarny zapach w mojej kolekcji, jaki mam z tego właśnie profilu, to jest Floral Street Black Lotus. To jest zapach, którym jest
róża, ale też skóra i ud i drewno, ale najbardziej właśnie tutaj wyczuwam skórę i róże. Tutaj z tego co pamiętam, skóry w ogóle nie ma, ale tak jak mówię, tutaj ta skóra jest taka bardzo błyszcząca, taka wręcz plastikowa, jakiś taki lateks czy coś w tym stylu. I tutaj właśnie mam te obrazy tych smoków z taką bardzo czarną, błyszczącą skórą. No i też właśnie smok na tle róż. Takie właśnie, wydaje mi się, że róża też jest takim kwiatem, mówi się królową wśród kwiatów, i tak samo czarny smok moim zdaniem będzie tym królem wśród smoków. Także tutaj połączenie dwóch takich mocarnych przedstawicieli swojego gatunku, i tak też ten zapach mi się kojarzy. Jest niezwykle mocarny, bardzo długotrwały, bardzo intensywny i bardzo taki moim zdaniem nietuzinkowy. To znaczy, mogłabym tutaj przedstawić jakikolwiek zapach arabski z tego właśnie profilu zapachowego, natomiast tamte zapachy dla mnie są, mam próbki tych zapachów właśnie latafy, opulent oud chyba, natomiast mam te próbki tak pomieszane, że ciężko byłoby mi tam mi się porozlewały po prostu te próbki, ciężko byłoby mi tam wyodrębnić coś konkretnego. Ale tutaj właśnie to jest taki tego typu zapach. Tak mi się kojarzy właśnie z czarnym smokiem. Piękne są te smoki czarne. W ogóle te obrazy, które mi wygenerowała ta sztuczna inteligencja, naprawdę bardzo mi się podobają. To są właśnie takie typowe smoki fantazy, przedstawione właśnie tak, jak prosiłam, żeby mi przedstawiała. Także czarny smok dla mnie to jest taki smok, który pokazuje swoją władzę, swoją moc, ale niekoniecznie jest agresywny. I ja uważam, że ten zapach też jest taki. Kiedy go nadużyjemy, no to naprawdę będzie potrafił zabić i nas, i otoczenie. Ale użyty w odpowiedniej ilości uważam, że jest piękny. To jest taki zapach, który pokazuje swoje pazury, ale tylko od nas zależy, czy tych pazurów użyjemy, czy nie. Także czarny smok Black Lotus od Floral Street. I tutaj, tak jak mówię, innych propozycji nie mam, bo mogłabym wysunąć praktycznie wszystkie arabskie zapachy z tego profilu. Kolejny smok to smok zielony i to jest jeden ze smoków, do którego ja osobiście też odczuwam jakąś taką słabość, dlatego że zielony smok dla mnie niesie ze sobą bardzo dużo znaczeń. Zielony smok to jest ten taki smok, który właśnie, wiecie, jest z lasu, z jakiejś dżungli, jest blisko tej natury i to jest dla mnie zawsze taki obrońca, to jest taki smok waleczny, taki bardziej właśnie obrońca, taki smok długowieczny, taki smok bardzo mądry, właśnie tą mądrością, wiecie, natury. No a poza tym zielony to jest mój ulubiony kolor, więc gdzieś tam ten zielony smok zawsze u mnie tak, nie wiem, wywołuje jakieś inne specyficzne emocje, bo właśnie kojarzy mi się z czymś takim bardzo szlachetnym, z czymś takim bardzo mądrym, z czymś takim bardzo przewidującym, nie wiem, czymś takim właśnie bliżej tej natury. No i oczywiście tutaj będą zielone zapachy. Ja mam tutaj kilka takich zapachów. Sama w swojej kolekcji takich zapachów dużo nie mam. Przyniosłam tutaj dwa. Jezu, byście widzieli, jaki mam tutaj bałagan. Mam dwa zapachy ze swojej kolekcji i trzy próbki. Pierwszy zapach z mojej kolekcji to jest oczywiście Sarah Jessica Parker Stash. Dla mnie to jest zapach, tak jak właśnie Wam mówiłam, mokrego lasu, mokrego, starego lasu, dlatego że ja tutaj czuję te zbutwiałe liście, jakieś takie zbutwiałe właśnie korę drzewną, zapach takiej właśnie zardzewiałej bramy do parku, jak najbardziej jakichś starych mebli drewnianych i skóry również też. Ale przede wszystkim to jest zapach dla mnie takiego właśnie mokrego, starego lasu, jakiegoś mchu, jakichś zbutwiałych właśnie liści i drewna, coś w tym stylu. Także jak najbardziej mi się kojarzy z zielonym smokiem i na dodatek tak uważam, że to też jest taki zapach mocarny, dlatego że on jest taki właśnie jedyny w swoim rodzaju, bardzo taki wyjątkowy, no bo właśnie te smocze zapachy, one muszą być takie wyjątkowe. To niekoniecznie, nie chodzi o to, że one muszą być jakieś bardzo długotrwałe czy coś, ale muszą to być zapachy na pewno wyjątkowe, właśnie takie smocze. I ja uważam, że Sarah Jessica Parker Stash to jest właśnie zapach wyjątkowy. Wiecie, że niedawno widziałam właśnie i na eBayu, i na jakichś stronach internetowych właśnie Stash w bardzo dobrej cenie, w takiej normalnej cenie, tam 20 parę funtów. Nawet się zastanawiałam, czy by nie kupić kolejnego flakonu. No ale trzymać naprawdę zapachy w zapasie, nie wiem, czy to ma sens, dajcie znać. Ale warto polować, bo tak jak wiecie, na pewno zapach jest wycofany, ale nadal jeszcze można gdzieś go dostać w rozsądnej cenie, także naprawdę polecam. I kolejny zapach, który również
kojarzy mi się z lasem, ale takim lasem widzianym z góry. To jest Heliaka, Leku Wędy Minimae Heliaka. To jest, wam opowiadałam, że to jest taki zapach takiego jastrzębia, który szybuje ponad lasem w Kanadzie i widzi takie zaśnieżone górskie szczyty, jakieś takie oczko wodne w tym lesie i gdzieś tam z daleka wydobywa się dym. Ale właśnie no jest tutaj ten efekt tego lasu, bo ja tutaj czuję wyraźnie te takie nie tyle taką zieleń takich, wiecie, igieł czy liści, tylko raczej taką zieleń takiej wilgoci z tego lasu. Dlatego właśnie ja widzę tego jastrzębia szybującego nad szczytem tych drzew, ale równie dobrze to może być zielony smog. Moim zdaniem też zapach bardzo wyjątkowy. On tutaj dla mnie ma takie trochę konotacje z By the Fireplace, ale tutaj w ogóle nie ma tej słodyczy, nic z tych rzeczy. Tutaj jest tylko ten dym i ta taka wilgoć, właśnie te zaśnieżone takie szczyty górskie, przepiękny, przepiękny zapach. Najbardziej, jak najbardziej unisex, moim zdaniem też zapach godny mężczyzny, ale ja bardzo dobrze się czuję w tym zapachu i to jest jeden z tych zapachów, które w ogóle mnie w żaden sposób nie męczą. No i mam tutaj jeszcze, słuchajcie, trzy zapachy w postaci próbek. I te próbki, znaczy te zapachy to są już takie typowo zielone. Takie zielone, kojarzące się właśnie z liśćmi, ze ściółką leśną, no z czymś takim właśnie. Tamten był taki las bardziej z góry, a tutaj mamy ten las od środka. No i w pierwszej kolejności chcę powiedzieć o zapachu, który na pewno gdzieś tam jest na mojej wishliście. Ja oczywiście swoją wishlistę niedawno nagrałam, ale ona już się od tamtego poru zdążyła zmienić, od tamtej pory zdążyła zmienić. To jest zapach, który ja poznałam jeszcze chyba z rok temu i nadal o nim myślę, nadal o nim marzę. I to jest Juicy Couture Majestic Woods. No jak sama nazwa wskazuje, zapach lasu. Ja kiedy poznałam ten zapach, to odpuściłam, że tak powiem, na początku, dlatego że on dla mnie za bardzo się właśnie kojarzył czy z By the Fireplace, czy nawet z tym z Le Couvent. To jest wciąż zapach w tej samej kategorii, ale ten jest inny. On jest taki bardziej słodki. Bardziej, no właśnie, bardziej słodki, taki bardziej przyjazny. Może to jest młody smok. Czuć tutaj taką delikatną jakby miętę, troszeczkę więcej tej wanilii. No właśnie, jest słodszy od tego leku, od tej heliaki, ale jest jednocześnie bardziej surowy niż By the Fireplace. To jest gdzieś tam pomiędzy, bardziej zielony niż By the Fireplace, bo w By the Fireplace więcej czuć tej wanilii, tych przypraw, a tutaj jednak czuć trochę tego lasu, ale to wszystko jest podszyte tą nutką wanilii. Moim zdaniem zapach przepiękny i ja myślę, że ja go kiedyś będę mieć. Ciężko dostępny, trzeba by szukać na jakichś zagranicznych stronach. Bardzo rzadko się pojawia na tych stronach, na których ja kupuję, znaczy rzadko się pojawia, w ogóle się nie pojawia, bo gdyby się pojawił, to pewnie bym już kupiła. A tak to widziałam ten zapach właśnie na stronach typu perfume.com i tam właśnie nie wiem jak z tą przesyłką, bo to są chyba strony amerykańskie. Ale zapach jest przepiękny, jak najbardziej zielony, jak najbardziej godny zielonego smoka. I mam, słuchajcie, dwa kolejne zapachy, które są chyba najbardziej zielone. I jeden z nich to jest Aura od Muglera, również zapach, o którym ja tak już mam go tutaj mało, że pachnie mi z tej próbki. Nie chcę go wypsikiwać, bo tu już naprawdę na dnie zostało. Dla mnie zapach bardzo zielony. Ja też na początku, kiedy ten zapach poznałam, to się zastanawiałam, czy nie kupić, ale boję się, że to jest jeden z tych zapachów, który na dłuższą metę będzie mnie męczył, dlatego że on jest bardzo intensywny, bardzo długotrwały i ma w sobie takie jakieś świdrujące w nosie nuty. Ale ja tutaj wyczułam jakby taki trochę mięty. To jest zdecydowanie taki las, ale widziany z dołu. Taki bardzo omszony, bardzo zielony, bardzo gęsty, z jakimś takim, wiecie, wróżkowym klimatem. Jakiś taki potoczek z tyłu płynie, jakiś taki mech obrośnięty, właśnie drzewo obrośnięte mchem, coś w tym stylu. Jeszcze jakieś promyki słońca gdzieś przez liście się przedostają. Tak jak mówię, czuję tutaj jakieś takie nuty jakby miętowe, jak najbardziej ten mech dębowy, znaczy mech dębowy, ten mech, niekoniecznie dębowy, tylko mech po prostu obrastający drzewo, nuty drzewne, no, dużo takiej słodkiej jakiejś wanilii. Nie wiem, boję się, że ten zapach na dłuższą metę mnie zmęczy.
Dajcie znać, jeżeli znacie obydwa te zapachy, czy jest to zapach podobny do Green Lovers, dlatego że ja Green Lovers od Lolity Lepickiej wąchałam kiedyś z butelki, po prostu w Rossmanie i pamiętam, że bardzo mi się spodobał tam ten zapach i pomyślałam sobie, że on jest chyba trochę podobny do Aury, ale jakoś na Fragrantice w ogóle nikt o tym nie mówi. Czy te zapachy są rzeczywiście do siebie gdzieś tam trochę podobne, czy nie? Bo tamten zapach też kojarzę jako taki słodki, ale trochę miętowy, trochę zielony, ale trochę waniliowy, nie wiem, coś podobnego do tego, ale no ten zapach jak najbardziej, zielony smog, na pewno by się nie obraził, gdyby ktoś go porównał do tego zapachu, bo jest w nim dużo tej takiej gęstości, tej takiej właśnie skondensowanej zieleni. I kolejny zapach, ostatni z tej kategorii, o którym chcę wspomnieć, chyba go sobie psiknę na wierzch dłoni. To jest coś, o czym ja też myślę, chociaż nie pokazywałam go na mojej wishliście, to tak się składa, że ostatnio go znalazłam na eBay w dobrej cenie i zastanawiam się. To jest, słuchajcie, Olfactive Studio, zapach Panorama. Och, to jest taki bardzo zielony. To są takie liście na świeżo zgniecione w dłoniach. Też tutaj wyczuwam coś takiego ala miętowego. Nie mówię ala miętowego, bo to nie jest do końca mięta, ale coś w tym stylu. Może takie bardziej coś ziołowe. Za to nie ma tutaj tej słodyczy, której ja się boję właśnie w aurze, że ona mnie zmęczy. Tutaj jest tylko ta zieleń. Zapach jest przepiękny. Nie wiem, może się na niego skuszę. Ja miałam w swojej kolekcji jeszcze jeden zapach właśnie z Olfactive Studio, a mianowicie Chambre Noir. Muszę Wam powiedzieć, że pozbyłam się tamtego zapachu, chociaż szalenie mi się podobał. Ja będę o nim jeszcze raz wspominać, bo zrobiłam film o skórze w zapachach. O nutach skóry w perfumach, o tak. I tam jeszcze o tym zapachu wspominam, bo ten film już nagrałam wcześniej, nie miałam czasu po prostu go złożyć, ale w międzyczasie zdążyłam już tamten zapach sprzedać, bo po prostu on bardzo szybko ze mnie znikał. Zapach mi się niesłychanie podobał, ale bardzo szybko ze mnie znikał. I boję się, że tutaj będzie podobnie. Tutaj mi jeszcze połowa tej próbki została i chyba po prostu zrobię takie testy globalne, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście ten zapach jest warty swojej ceny. Bo mówię, no tamten mi trochę tam za bardzo mi szybko znikał ze mnie. Ale ten zapach podoba mi się niesłychanie i jak najbardziej jest to zapach bardzo zielony. Taki właśnie zapach świeżo zgniecionych w dłoniach liści, jeszcze z dodatkiem jakiejś mięty. I jeszcze do tego jest tutaj ten taki chłodny wiatr z tego lasu. Coś w tym stylu. Przepiękny, przepiękny zapach. I tak jak mówię, zielony smog jak najbardziej. Też z tej próbki, z tego co mucham tutaj z dłoni, to zapach wydaje się być bardzo mocarny. Taki właśnie też nieznoszący sprzeciwu, czyli inaczej mówiąc, godny smoka. Następny smog to smog biały, czyli smog śnieżny, krótko mówiąc. Lodowy, śnieżny, zimowy smog, no po prostu biały. Przepiękne, znowuż mam te grafiki tutaj tego smoka. Taki, prosiłam, żeby mi stworzyła taki smog, takiego smoka właśnie z miękkim, wiecie, nie z włoskami, tylko z jakimś futrem. Ale on za bardzo taki jakiś dziecinny mi tutaj wyszedł. Te kolejne dwa zdjęcia są lepsze. Taki, no groźny smog, bo wiadomo, powieje zimnym powietrzem i wszystko dookoła zamrozi. Też taki smog, który moim zdaniem jest bardzo bezwzględny, o tak. Chłodny, nieemocjonalny, nie damy rady go przegadać. Po prostu smog, który nie wiem, nikogo do siebie nie dopuszcza. Taki bardzo odpychający, bardzo taki obcy i no właśnie, taki, wiecie, z lodowatym sercem, z soplem lodu zamiast serca, o tak. No i chłodne zapachy, oczywiście, że z takim smokiem będą się kojarzyć po prostu zapachy chłodne. I ja mam dwa takie w swojej kolekcji. Jeden to już wiem, że to się robi nudne, dlatego postanowiłam też opowiadać o próbkach, no bo ileż można opowiadać o tych samych perfumach, ale no muszę tutaj wspomnieć o perłach od Lalique. Dla mnie to jest, tak jak zawsze Wam mówiłam, zapach królowej śniegu, ale jak najbardziej to może być zapach dla białego smoka, śnieżnego smoka, dlatego że to jest najbardziej chłodny zapach w mojej kolekcji. Zapach, który się kojarzy właśnie z takim chłodem, z nieprzeniknionym wręcz mrozem, ale jednocześnie ma w sobie taką miękkość i to mi się też właśnie kojarzy z białym smokiem, no bo skoro to jest smok, który śpi w śniegu, leży na śniegu, to on musi mieć jakąś taką miękkość w sobie i właśnie tutaj ta miękkość jest, bo tutaj mamy różę z paczulą, ale to wszystko.
wszystko jest podane tak bardzo chłodno, na jakiejś takiej drewnianej bazie, ale przy tym jest tutaj chyba też drzewo sandałowe, nie pamiętam co jest, będę tutaj oczywiście wyświetlać nuty, ale jest tutaj jakaś taka miękkość, to jest taki chłód i miękkość jedwabiu, wiecie co, jest chłodny, ale jednocześnie miękki, taki gładki w dotyku. I to samo tutaj właśnie mi się kojarzy z perłami od Lalique. Właśnie taki miękki zapach, ale zdecydowanie chłodny. Jak najbardziej zapach godny białego smoka. Też bardzo mocarny, jak na zapach w tej cenie. Zresztą nieważne w jakiej cenie, on po prostu jest naprawdę bardzo intensywny, bardzo długotrwały. Nie wiem, dlaczego ja tak rzadko go używam. Chyba dlatego, że czekam na tą zimę, która nie wiadomo, czy w tym roku nadejdzie. Może ja go ze sobą do Polski wezmę? O, to by był dobry pomysł. Może ja wezmę te perfumy ze sobą do Polski, jak pojadę w lutym, bo mam nadzieję, że tam chociaż trochę śniegu uświadczę. Słuchajcie, i kolejny zapach, który już taki śnieżny nie jest, ale dalej moim zdaniem jest chłodny w odbiorze, to jest Salvador Dali i to jest Purple Lips Sensual. O tak. To jest w ogóle zapach bursztynowy. Tutaj też jest czarna porzeczka. Nie pamiętam, czy owoc, czy liście czarnej porzeczki. On ma jakąś taką cierpkość w sobie. Jest delikatnie, jest trochę słodyczy. To jest taka słodycz, wiecie, owocowa, ale jednocześnie te owoce nie tyle są kwaśne, słodko-kwaśne, co słodko-cierpkie. Właśnie może jak taka niedojrzała porzeczka. Zdecydowanie też czuć tutaj te nuty bursztynowe, ale to nie jest taki bursztyn słodki, ulepny, tylko to jest taki, nie wiem, olibanum może, czy coś w tym stylu, taki bardziej ziołowy bursztyn, nie wiem, ale wszystko jest bardzo chłodne. Moim zdaniem zapach unisex, bo kiedy ja patrzyłam na tą butelkę, to wydawało mi się, że to będzie taki słodki, dziewczęcy, jakiś owocowy zapach. Nic bardzo bardziej mylnego. Dla mnie to jest zapach unisex. Moim zdaniem on nawet trochę skręca w męską stronę, może przez to właśnie, że on jest taki chłodny. To jest w ogóle drugi flakon. Ja już wcześniej jeden flakon zużyłam i kupiłam drugi, dlatego że on jest w tak śmiesznej cenie na eBay czy w ogóle na różnych stronach, że szkoda nie brać. Boję się, że kiedyś zniknie po prostu z rynku i nie będę go mieć. Zapach, który mogłabym po prostu wypsikiwać w kilka tygodni i kupować następny, bo naprawdę jest tak tani. Także tani mam na myśli, nie wiem, 7 funtów, mniej niż 10 w każdym bądź razie. Także naprawdę aż szkoda nie brać. Także moim zdaniem też to jest taki zapach, który kojarzy mi się właśnie z białym smokiem, ze śnieżnym smokiem, dlatego że, tak jak mówię, jest bardzo chłodny. Kolejny zapach to jest, słuchajcie, smok fioletowy. Smok fioletowy. Bardzo mi się podoba grafiki tego smoka. Nie wiem do końca, z czym mi się fioletowy smok kojarzy. Z czymś takim, no właśnie fiolet kojarzy mi się z czymś takim, wiecie, z czarownicami, krótko mówiąc, więc coś takiego może być też w tym smoku. Taki smok, który może używa czarów, który może jest trochę przebiegły, trochę taki, wiecie, nie wiem, walczący trucizną, taki poisonous, też może taki trochę uwodzicielski, może jakiś taki trochę wyuzdany, nie wiem, tak mi się kojarzy, taki może trochę przebiegły, nie wiem, ukazujący się tylko nocą, no właśnie, rzucający jakieś uroki, coś w tym stylu. Także tutaj fioletowy smok i ja mam tylko jeden, tak, dobrze myślę? Dobrze myślę. Tylko jeden zapach, o którym chcę powiedzieć. I znowu zapach z kategorii fioletowych. Obiecałam Wam film o zapachu z zawartością fioletowych kwiatów i przygotowuję się do tego filmu. Mam już nawet kilka flakonów, które zdążyłam w tym czasie uzbierać. Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć o próbce i jest to próbka zapachu, o którym wspominałam na swojej wishliście. I to jest Kerin Nitro Noir. Słuchajcie, to jest zapach z irysem, a konkretnie z korzeniem irysa. No i on ma tutaj taką, no jest mocarny ten zapach. Postanowiłam już, że nie będę kupować pełnego flakonu, dlatego że on mi bardzo przypomina zarówno tą Violet Ides od Miller Harris, którą mam, i też Floral Street Iris Goddess. Moim zdaniem te zapachy są na tyle do siebie zbliżone, że nie wiem, czy potrzebuję po prostu każdy flakon, a przynajmniej nie w tej chwili, może kiedyś. Ale zapach podoba mi się bardzo. Jest w nim coś tutaj takiego właśnie, jest takiej trutki, nie, trucizny. Te fioletowe kwiaty, ale tak skondensowane, że aż po prostu takie gorzkie, takie bardzo medyczne, no właśnie jak jakieś lekarstwo albo właśnie trucizna.
jest w tym jakaś taka szpila, wiecie, która właśnie się kojarzy ze smokiem. Z jednej strony bardzo kobiece, bo one są bardzo pudrowe i bardzo takie słodkie. Z drugiej strony, no, mają w sobie taką właśnie szpilę jakichś takich zatrutych kwiatów o, nie wiem, w pełni księżyca. Coś w tym stylu. Zapach bardzo irysowy, tak jak mówię, słodko, gorzko, medyczny, pudrowy. Bardzo, bardzo wyczuwam tutaj te medyczne nuty. Violet Ida jednak jest bardziej taka przyjazna. Ten jest taki bardziej, no właśnie, bardziej trujący. Przepiękny, przepiękny zapach, jak najbardziej kojarzący się z fioletowym smokiem, jak najbardziej przedstawiciel wszelkich irysowych perfum. Bardzo mi się podoba. I nie wiem, za każdym razem jak wącham tą próbkę, to mówię, że tak, 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 ale potem wącham te dwa inne zapachy, które mam w swojej kolekcji i stwierdzam, że no niepotrzebne mi są aż tak bardzo zbliżone do siebie zapachy. Mówię, z tych wszystkich trzech, które mam, ten wydaje się najbardziej taki jadowity, o tak. Najbardziej jadowity. Ale to jest tylko takie otwarcie, bo on się potem układa i robi się bardzo przytulny, bardzo taki właśnie pudrowo-słodko, przyjemny, podobnie jak tamte inne perfumy. Także on tylko w otwarciu jest taki bardziej jadowity niż te pozostałe, które mam. Natomiast potem, kiedy wygasa, to robi się coraz bardziej taki przyjazny, właśnie tak jakby ten smog zupełnie zasypiał nad ranem, a w nocy, nie wiem, zabijał trucizną, nie wiem, truł, rzucał uroki. Także tak to wygląda. Zapach taki na wieczór. Tak, najbardziej taki uwodzicielski, taki, nie wiem, na taką jednonocną randkę, wiecie, coś w tym stylu. Naprawdę bardzo zapach specyficzny i moim zdaniem unikatowy. Naprawdę warto pokusić się o próbkę przynajmniej. Kolejny smok to, słuchajcie, taki smok orientalny. Taki właśnie typowy chiński, orientalny smok, jak to często widać właśnie, kiedy tam obchodzą właśnie czy Nowy Rok, czy jakiekolwiek inne święta, bo wiadomo, smok jest bardzo blisko tej chińskiej kulturze. No i ten orientalny smok, to właśnie on tutaj mi ta sztuczna inteligencja przedstawiła w takich bardzo, bardzo orientalnych wzorach. No i ja jeszcze do tego prosiłam, żeby ten smok orientalny to był taki smok przyprawowy, taki spicy. No bo właśnie smok orientalny, no to tak jak sama nazwa wskazuje, kojarzy mi się z orientalnymi zapachami. No i ja myślę, że tutaj wiecie, co ja o czym ja powiem, jaki smok, jaki zapach jest po prostu godny smoka. No oczywiście to będzie słoń. Słoń od Kenzo, to musi być słoń od Kenzo, dlatego że to jest najbardziej chyba mocarny zapach w mojej kolekcji, najbardziej mocarne perfumy, jakie ja w ogóle poznałam, dlatego że, nie wiem, dwa psiknięcia i raz na 3 dni. Takie jest dawkowanie dla mnie tych perfum. Niektórzy mówili, że się obsikują tym słonikiem od Kenzo i to i tamto. Nie wiem, dla mnie one są bardzo intensywne. Dla mnie, kiedy się przedawkuje ten zapach, to on nie dość, że potrafi nas odurzyć, to jeszcze ten zapach robi się taki wręcz nieprzyjemny. Dla mnie ten zapach jest przyjemny, kiedy ja go po prostu dozuję w odpowiednich ilościach. No i nieraz już mówiłam, że to jest właśnie taki słoniowy zapach, dlatego że on po prostu wchodzi i wypełnia sobą całe pomieszczenie. No i jak najbardziej zapach godny po prostu orientalnego smoka. To jest zapach przede wszystkim moim zdaniem przyprawowy. Tutaj niewiele więcej, znaczy tutaj jest w ogóle wszystko, tak jak to kiedyś budowano zapachy, także tutaj lista tych nut jest bardzo długa, ale dla mnie to niewiele więcej tutaj można wyczuć poza tymi przyprawami. Przede wszystkim cynamon, przede wszystkim wanilia, jakby anyż, kardamon, coś w tym stylu. Także też on jest trochę słodki, jakby miód tutaj wyczuwam. Nie wiem, jakiś taki właśnie palony brązowy cukier, ale ta słodycz jest taka bardzo umiarkowana. To jest właśnie taka słodycz. O, bo ja też często porównywałam ten zapach do zapachu piernika. No i wiecie, piernik sam w sobie przecież bardzo słodki nie jest. On jest bardziej przyprawowy niż słodki. I to jest właśnie tutaj to samo. Dla mnie to jest taki zapach właśnie, zapach piernika, zapach przyprawowy, zapach orientalnego smoka. A kolejny zapach, również kojarzący się z Orientem i również moim zdaniem zapach bardzo mocarny i taki, no wiecie, chodzi mi o rodzaj, w ogóle te smocze zapachy to są takie zapachy, które są bardzo
Wyraziste, o tak. Tutaj tego nie idzie pomylić z niczym innym. To jest taki zapach, który ma sobą bardzo dużo do opowiedzenia. I takim zapachem moim zdaniem również jest znowu Salvador Dali, Parfum de Toilette. Opowiadałam Wam, że dla mnie to jest zapach właśnie Orient Expressu, czyli to jest takie połączenie tutaj wykrochmalonych mankietów i wyprasowanych białych koronek, czyli tej elegancji takiej, tego właśnie Orient Expressu, który wjeżdża na ten turecki bazar przyprawowy. Także ja tak odbieram ten zapach, on jest dla mnie bardzo klasyczny, o ile słonik od Kenzo nie wybrzmiewa dla mnie w żaden sposób vintage, to ten zapach tak, on wybrzmiewa dla mnie vintage, ale przy tym jest bardzo elegancki. Tutaj ja nie czuję żadnej tam, wiecie, starej, zakurzonej szafy, ani nic z tych rzeczy, tylko to jest zapach dla mnie bardzo elegancki, taki właśnie przyprawowy. Trochę czuć tutaj tego mydełka, tej takiej czystości, ale jednocześnie czuć bardzo dużo takich właśnie orientalnych przypraw. Także dla mnie to są takie właśnie dwa zapachy, które moim zdaniem bardzo dobrze mogą się kojarzyć ze smokiem orientalnym. Dalej słuchajcie, coś, co jest blisko moim zdaniem orientalnego smoka, ale nie do końca, i to jest smok pustynny, smok piaskowy. Też tutaj mi przedstawiła bardzo fajnie tego smoka, bo właśnie on jest zrobiony z piasku. Ja się zastanawiałam, bo ja napisałam, że ja bym chciała, żeby to był smok zrobiony z piasku. I właśnie coś takiego powstało i bardzo mi się to podoba, że wygląda to tak, jakby to nie była rzeźba piaskowa, tylko autentycznie smok zrobiony z piasku. Także smok pustynny. No i tutaj też pewnie możecie się domyślać, o jakich zapachach będę mówić. Aha, z czym mi się kojarzy w ogóle smok pustynny? Nie wiem z czym. Nie wiem z czym. Po prostu z piaskiem. Taki smok, może też samotnik, smok bardzo rozgrzany, po prostu pilnujący tej pustyni. Nie wiem, jaką by miał mieć osobowość, ale na pewno potrafię sobie wyobrazić zapach tego rozgrzanego piasku. No i to jest na pewno Duna. Dune, nie Duna. Dune od Christian Dior. Nie wiem, czy są inne perfumy, które tak wiernie potrafiłyby oddać zapach rozgrzanego piasku. Takiego pyłu. Ten zapach jest niesłychanie właśnie taki pylisty, taki właśnie suchy, taki wręcz drażniący w gardle, a jednocześnie ciepły, absolutnie nie słodki, tylko właśnie ciepły. No i właśnie taki suchy, pylisty. Nawet w pewnym momencie drażniący. Nie wiem, mi się tak kojarzą właśnie wydmy, takie typowo rozgrzane wydmy na plaży na Stokach w Gdańsku, gdzie tam po prostu no, idzie wyzionąć ducha no, na tych wydmach, kiedy jest naprawdę takie gorące lato i jak przyjdziecie na wydmy, kiedy w ogóle już zabraknie tej bryzy z nadmorza, to ten rozgrzany piasek właśnie ma taki charakterystyczny zapach i to rozgrzane powietrze łącznie z tym pyłem roznosi się, wdychamy po prostu to rozgrzane powietrze z tym pyłem i ono nas po prostu przydusza. I to jest właśnie taki zapach, taki pylisty, suchy, gorący zapach, kojarzący się jak najbardziej z pustynnym smokiem, który no właśnie jest w pewnym sensie zabójczy, jak każdy smok. Ale ten zapach też, on w nadmiernej ilości może być zabójczy. I ja się zastanawiam, bo ja wiem, że to jest reformulacja i że prawdopodobnie oryginalne wersje były dużo bardziej mocarne i mi się wydaje, że gdyby ten zapach był bardziej mocarny, to on by był dla mnie zabójczy, bo w takiej wersji, jaką go mam, i to jest w ogóle woda toaletowa, w takiej wersji, jakiej ją mam, on jest dla mnie właśnie na tyle przyjemnie mi się kojarzy, ale nie jest dla mnie zabójczy, ale gdyby był mocniejszy, to by po prostu przydusił. Zapach jest przepiękny, zapach jest absolutnie przepiękny i bardzo mi się kojarzy właśnie z rozgrzanymi piaskami. No i jak najbardziej może się kojarzyć z pustynnym smokiem. I słuchajcie, mam smoka złotego. Złoty smok, taki posągowy, smok taki bardzo próżny, moim zdaniem. No jak to się ze złotem kojarzy? Próżny. Może nawet mało inteligentny, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale na pewno próżny i na pewno przebiegły, o tak, i na pewno taki, który leniwy, o, na pewno leniwy i taki, który po prostu lubi się napawać swoim bogactwem i za nic ma wszystko inne. I taki smok kojarzy mi się na pewno z zapachami bardzo słodkimi. To są takie zapachy, które niekoniecznie opowiadają jakąś historię. Nie wiem, czy one do końca są jakoś bardzo ciekawe, ale na
pewno są to zapachy, które też, kiedy wchodzimy, to wypełniają samo pomieszczenie i po prostu nie pozostawiają już miejsca dla nikogo innego. Tak mi się kojarzy właśnie Złoty Smok i tak mi się kojarzą te zapachy. Dwa zapachy mam tutaj Wam do opowiedzenia, które również moim zdaniem niekoniecznie opowiadają jakąś historię, ale są bardzo słodkie, bardzo intensywne i po prostu, no tak jak mówię, nie pozostawiają już miejsca na nic i na nikogo innego. I pierwszy z tych zapachów to jest Paco Rabanne Fabulous Me. To jest zapach, w ogóle wybrałam do tego właśnie, do tej kategorii chyba najbardziej, dwa najbardziej słodkie zapachy w mojej kolekcji. Takie, mogłabym powiedzieć tak, bezmyślnie słodkie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Po prostu nie kojarzące się z niczym konkretnym, tylko po prostu bardzo słodkie. I dla mnie taki jest ten zapach. On jest taki bardzo pudrowy, Fabulous Me. Tutaj jest w ogóle też dynia. Nie pamiętam co jeszcze, ale ja tej dyni tutaj w ogóle nie czuję, ale kolor dyni jak najbardziej tak w tym zapachu widzę, dlatego że ten zapach jest taki właśnie bardzo gęsty, bardzo słodki, wręcz taki syropowy, bardzo pudrowy, bardzo intensywny. Naprawdę jestem w szoku nad jakością tych. Tu już jest drugi zapach z tej serii w tym opakowaniu i naprawdę jestem ciekawa, czy wszystkie zapachy tak pachną w sensie jakości, dlatego że bardzo są intensywne, bardzo długotrwałe, bardzo takie, no właśnie, mocarne i taki sam jest ten zapach. To jest dwa, trzy psiknięcia i ja czuję te perfumy na sobie przez cały dzień, na ubraniach i przez jeszcze kolejne 2 dni. Bardzo mocne perfumy. Tak jak mówię, słodkie, pudrowe, dosyć jednostajne. Nie rysują mi tutaj jakichś większych obrazów, nie opowiadają jakiejś większej historii, ale w tym samym momencie są jakieś takie bardzo pociągające. No wiecie, jak to byśmy zobaczyli Złotego Smoka, to też pewnie nie moglibyśmy przestać się na niego patrzeć. I takie same są te perfumy, że z jednej strony są męczące, takie po prostu do przesady słodkie, ale mają w sobie coś takiego, że co jakiś czas po prostu wracam do tego zapachu, bo on mi daje taki po prostu, tak bardzo absorbuje mój umysł, że nie pozostawia mi już miejsca na myślenie o czymkolwiek innym, bo tak jak mówię, przez cały czas czuję ten zapach na sobie. I drugi zapach, chyba też najbardziej słodki z mojej kolekcji, chociaż tutaj wyłapuję jakieś bardziej ciekawe nuty, to jest 4160 Tuesdays i to jest The Dark Heart of Old Havana. To jest zapach tytoniowy, ale ten tytoń tutaj jest podany w tak bardzo słodki sposób. Tutaj nie ma takiej pudrowości jak w tamtym zapachu. Tutaj jest taka słodycz bardziej owocowa, taka słodycz, która powoduje pracę ślinianek, coś takiego bardzo smakowitego, ale jednocześnie wiem, że gdybym, nie wiem, posmakowała coś tak słodkiego, to prawdopodobnie rozbolałyby mnie wszystkie zęby, bo to jest właśnie taka ulepna, bardzo ulepna, gęsta słodycz, taki wręcz syrop. Gdyby można zrobić syrop, nie wiem, z tytoniu i z miodu i z jakichś jeszcze, nie wiem, może brzoskwiń albo moreli, o tak, bo właśnie morele chyba są jeszcze bardziej słodkie niż brzoskwinie, to właśnie tak by pachniał ten syrop. Bardzo jakiś, o, klonowy jeszcze syrop. No właśnie, kiedy wącham te perfumy, to mam przed oczami syrop klonowy, ale to nie jest ten zapach. Wygląd tak, ale to nie ten zapach. Tutaj właśnie wyraźnie czuć ten tytoń, tak jak mówię, tak jakby miód, tak jakby jeszcze jakieś owocowe dodatki, nie wiem, bardzo słodki, tak wręcz bezmyślnie słodki, właśnie jak ten Złoty Smok, ale przepiękny. Też to jest taki zapach, za którym ja co jakiś czas tęsknię. Nie jestem w stanie użyć tego zapachu przez więcej niż jeden dzień, wiecie, z kolei, bo na drugi dzień już bym była okrutnie zmęczona, ale co jakiś czas do tego zapachu wracam, bo tak jak mówię, bardzo mnie ciągnie. Nie spodziewałam się, że tak długo się rozgadam. Słuchajcie, zostały nam dwa smoki i do każdego z tych smoków mam po dwa zapachy, także jeszcze cztery zapachy do omówienia. Ok, kolejny smok to oczywiście smok morski, smok wodny. Z czym mi się kojarzy? Z jakąś taką tajemnicą. Nie wiem, podmorskie głębiny to chyba jedyne miejsce na świecie, które nie do końca zostało odkryte. No i właśnie ten morski smok, ten wodny smok kojarzy mi się na pewno z czymś bardziej tajemniczym. No i na pewno znowu to będzie taki zapach chłodny, ale ten chłód jest zupełnie inny niż ten chłód tego śnieżnego smoka, dlatego że w tych śnieżnych zapachach czuć było tą miękkość, ten chłód był taki odpychający, a ten chłód wodny jest dla mnie taki bardziej
albo obcy, bo mam tutaj właśnie dwie propozycje i jeden z tych zapachów jest taki bardziej obcy, chłodny, ale mokry, a drugi jest chłodny, ale bardziej słodki, bo właśnie w zależności od tego, jak na tą wodę będziemy patrzeć, bo możemy patrzeć na tą wodę takiego, wiecie, wzburzonego morza, takiego bardziej szarego. Takiego bardzo właśnie zabójczego, nieprzyjaznego, albo możemy patrzeć na ten taki błękitny ocean, jakąś taką, nie wiem, lazurowe wybrzeże, jakąś taką lagunę, nie wiem, koralową, i tam ten zapach będzie również słono, nie wiem, morski, morski, chłodny, mokry, ale będzie jakiś taki delikatnie słodkawy. Także tak mi się kojarzy. No a morski smog to na pewno będzie coś takiego, z jednej strony bardziej takiego właśnie nieprzyjaznego, z drugiej strony coś bardzo tajemniczego i też jakieś takie piękno ma w sobie, tak jak te podmorskie, wiecie, wszystkie rośliny, ryby, przecież one wszystkie są zabójcze, znaczy nie wszystkie, ale większość z nich zabójcze. Wiadomo, że nie ma bardziej jadowitych zwierząt na świecie niż właśnie te podmorskie. Także jest w nich coś takiego zabójczego, ale przy tym też coś pięknego. Nie wiem, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ok, zaczniemy od tego zabójczego, nieprzyjaznego smoka, właśnie kojarzącego się z tym wzburzonym morzem, z jakimś takim sztormem, coś takiego właśnie bardzo chłodnego. No i tutaj oczywiście jest bołgar. Aqua Divina, tak zawsze mówię Aqua Divina, ale to się chyba tak nie wymawia. Słuchajcie, ja Wam zawsze mówiłam, że to jest zapach syreny, takiego ogona syreny, ale nie tej syrenki disneyowskiej, tylko tej takiej syreny, wiecie, co się Odyseusz musiał przez nią do masztu przywiązywać. I jak najbardziej to może być również zapach właśnie takiego wodnego smoka. To jest w ogóle imbir. Przede wszystkim tutaj mamy imbir, nie pamiętam, aha, jeszcze też jest sól, także wszystko się zgadza. To jest zapach bardzo chłodny, taki wręcz nieprzyjazny, taki obcy, jakiś kompletnie nieperfumowy. Moim zdaniem zapach bardzo dziwny. Bardzo się cieszę, że mam ten flakon w swojej kolekcji. Jestem tutaj, dotąd. Z tej strony pokazuję. Dotąd go gdzieś wykorzystałam, także troszeczkę więcej niż połowa mi została. Zapach niestety wycofany, ale na pewno można go gdzieś jeszcze znaleźć. No ja znalazłam na eBay. Przepiękny, przepiękny zapach, właśnie taki imbir, to co to jest? No dobrze powiedziałam imbir, bo ginger. Imbir, co to jest? Imbir i sól. Dokładnie tak. To więc możecie sobie wyobrazić, jak bardzo jest taki chłodny. W ogóle tu nie ma żadnej słodyczy, tu nie ma żadnych kwiatów, nic takiego banalnego. Tu jest po prostu taki chłód, takiego właśnie szarego morza. Przepiękny zapach. Aż słychać po prostu ten krzyk, po prostu mew. A drugi zapach to jest próbka. I to jest, słuchajcie, Alien od Muglera, ale to jest w ogóle zapach Mirage. Ja mam tutaj. Tyle Wam pokazuję. Próbkę. Dosyć długo mam już w swojej kolekcji ten zapach i to nie jest zapach, który ja bym chciała włączyć do swojej kolekcji, dlatego że z jakiegoś powodu wydaje mi się, że to jest zapach, który będzie u mnie wywoływał ból głowy. Dlatego, że to jest taki zapach bardzo czysty. Taki wręcz zapach świeżego prania. Tak jak mówię, bardzo czysty, ale jest tam w tle jakaś taka słodycz, która mi się podoba, ale to czyste pranie z kolei boję się, że będzie, tak jak mówię, wywoływało u mnie ból głowy. Zapach taki bardzo przestrzenny, taki, no nie wiem, czujemy, wąchamy te perfumy i widzimy tą taką przestrzeń przed sobą, właśnie tą przestrzeń takiego otwartego morza. Chociaż tutaj, ja w ogóle nie wiem, co jest na tym obrazku, czy to jest w ogóle woda czy pustynia? Nie, nie wiem. Powiedzcie, co tutaj jest na tym obrazku? Bo ja nie wiem, czy to jest jakiś. Aha, miraż, w sensie, że woda na pustyni. Okej, rozumiem teraz. No więc właśnie z pustynią to mi się to w żaden sposób nie kojarzy, ale z czystością jest w tym coś takiego trochę mokrego, jest w tym coś takiego niebieskiego, ale to jest taki turkusowy zapach, o tak. Ale nie tropikalny, raczej właśnie delikatnie słodki. Delikatnie taki morski, ale przy tym też bardzo świeży. Nie wiem, wydaje mi się, i też w ogóle bardzo mocny. To są naprawdę bardzo mocarne perfumy, które bardzo długo trwają. Podoba mi się ten zapach, ale boję się, że gdybym go
nosiła nawet przez cały dzień, to po prostu skończyłabym z bólem głowy, bo ja niedobrze reaguję na takie właśnie zapachy świeżego prania, takiego, ten typ. Nie potrafię tego w żaden sposób określić, po prostu jakoś instynktownie czuję, które zapachy są dla mnie, nie wiem, toksyczne, a które nie. I ten boję się, że jest dla mnie toksyczny, ale jest coś takiego właśnie bardzo pociągającego w tym zapachu. Ja wąchałam oryginalnego Aliena też w postaci próbki. I powiem Wam, że ja tutaj w ogóle nie czuję żadnych konotacji z tym oryginalnym alienem. Dla mnie to jest kompletnie inny zapach, no ale nie wiem, nie jestem znawcą w ogóle zapachów Mugglera, także może nie powinnam się wypowiadać, ale ten konkretnie zapach na pewno kojarzy mi się z wodą, kojarzy mi się z czymś morskim, dlatego go wybrałam właśnie do tego wodnego smoka. Przez to też, że jest mocarny, to też moim zdaniem zapach jak najbardziej godny smoka. Okej, słuchajcie, i ostatni smok to taki zupełnie przeze mnie wymyślony. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle istnieje, jakby inne smoki istniały, ale taki smok, wiecie co, mechaniczny, taki smok z przyszłości. Taki smok mechaniczny, który, nie wiem, prosiłam o obrazek smoka, mechanicznego smoka na tle zrujnowanego miasta. I taki właśnie obrazek otrzymałam i świetnie się właśnie wpasowuje w tą moją wizję. No właśnie, taki smok niszczycielski, o. Smok, który kojarzy się z dymem, z jakąś spalenizną, z jakimś zniszczeniem, z czymś takim raczej nieprzyjaznym. I mam też takie próbki perfum w swojej kolekcji. Słuchajcie, no i to jest też taki smok właśnie niszczyciel, tak jak powiedziałam, smok taki niszczycielski. I dla mnie takie są te perfumy. Robiłam jakiś czas temu filmik o perfumach z domu perfumowego Rook Perfumes. To jest jednoosobowa marka angielska. Perfumy bardzo dziwne. Ja mam nadal ich taki właśnie Discovery Set. Tam nie pamiętam, ile tych zapachów było, z 7 czy z 8. No i dla mnie to są perfumy kompletnie nienoszalne. Mówiłam Wam, że bardzo abstrakcyjne. No i wybrałam chyba takie, które mi się najbardziej kojarzą, o Jezu, najbardziej mi się kojarzą ze spalenizną. To już jest taki smok, który po prostu wpadł w szał. I to jest, słuchajcie, Sweet. Rook Perfumes Sweet, czyli zapach, który miał przedstawiać skórę, a konkretnie zamsz. Ja Wam mówiłam, że to jest. Ja nie pamiętam, co ja mówiłam w tamtym filmie, mówiąc szczerze. Ale tak, mogę Wam powiedzieć, że to jest jak najbardziej zapach godny smoka, jak najbardziej zapach niszczycielski. Dla mnie to jest zapach nie do przejścia, po prostu nie do przejścia. Nie wyobrażam sobie, jak ktoś mógłby nosić te perfumy na sobie. Zapach po prostu z palonej gumy, palonego jakiegoś kleju, jakiegoś smaru. Tak jakby ten warsztat tego, no jak się nazywa? Znowu zapomniałam. Jak się nazywa ten człowiek, który wyprawia skórę? No, kuśnierz. Tak? Nieważne, ten warsztat cały to już się sfajczył, się skopcił i jeszcze w ogóle nie wiem skąd się tam wzięły jakieś opony, które też się sfajczyły i ten klej i ta guma, ta skóra, to wszystko się spaliło. Tak to pachnie. No, zapach jest po prostu nie do przejścia. Chciałabym posłuchać jakichś innych opinii na temat tych perfum, bo nie wiem, czy ktoś potrafi wydobyć jakieś nuty, jakieś piękno z tych perfum, jakiś taki zapach w ogóle noszalny. Bo dla mnie to jest kompletnie nienoszalne. Jak najbardziej zapach godny smoka niszczycielskiego, mechanicznego, z przyszłości. A drugi zapach, słuchajcie, to jest, kupiłam niedawno Discovery Set. Kupiłam cztery próbki Etat Libre d'Orange. Dlatego, że mam na swojej chcieliście perfumy z tego domu perfumowego, ale postanowiłam, że jednak nie będę ich kupować w ciemno, dlatego, że to nie są tanie perfumy i po co miałabym kupić coś, z czego będę niezadowolona. Dlatego kupiłam próbki. Mam w sumie cztery flakony perfum Etat de Libre d'Orange i teraz kupiłam cztery próbki. Koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie jeden dłuższy film o ośmiu zapachach, czy mam to podzielić na cztery i cztery. Tak, to by było bardzo pomocne, gdybyście mi tak napisali. Natomiast wśród tych próbek jest zapach, który ja chciałam kupić w ciemno i dobrze, że nie kupiłam. Zapach, o którym słyszałam same dobre opinie i to jest Fat Electrician.
Tak wyglądają w ogóle te próbeczki. Słuchajcie, Fat Electrician, tutaj sobie psiknę na ten kartonik, który otwiera się przepięknie, ma przepiękne otwarcie, bo tutaj są palone kasztany. I palone kasztany są również by the fireplace, i dlatego mi się wydawało, że to będą podobne zapachy, jakieś takie słodkie, może troszeczkę gurmandowe. Natomiast tutaj te palone kasztany bardziej pachną orzechowo, ale nie słodko. Tutaj nie ma tej wanilii, która jest w By the Fireplace, czy tych goździków, która nadaje te takie nuty owocowe. Tutaj raczej są właśnie te palone kasztany, ale ten zapach jest taki bardziej właśnie palony, orzechowy niż kasztanowy. I dla mnie on bardzo szybko, ja nie wiem w ogóle jaka jest historia powstania tego zapachu, ale dla mnie ten zapach bardzo szybko przeistacza się w coś takiego bardzo mało przyjemnego dla mnie. Nie tak bardzo jak ten róg, ale tutaj też ja czuję taki zapach palonych kabli. Nie wiem, może to sugestia, wiecie, samej nazwy, Fat Electrician. Ale ja tutaj czuję spaloną jakąś gumę i jakieś takie spalone właśnie kable. Takie kable, jak są zwinięte w takie duże rulony, które pachną trochę tym metalem, trochę tym plastikiem, i te końcówki właśnie takie podpalone, te końcówki tych kabli, to właśnie to jest dla mnie taki zapach. Bardzo nieprzyjemny. Powiem Wam, że gdybym kupiła cały flakon, to byłabym naprawdę bardzo zawiedziona. Zapach dziwaczny, być może nie każdy będzie wychwytywał go, nie każdy będzie odbierał go w ten sposób, bo tak jak mówię, to otwarcie jest naprawdę bardzo przyjemne, ale bardzo szybko on się przekształca u mnie i ja czuję po prostu bardzo mocno tą spaleniznę i to właśnie taka, to nie jest spalenizna, jaką ja czuję na przykład w By the Fireplace z palonego drewna. To jest taka spalenizna dla mnie plastiku, gumy czy też metalu. Coś w tym stylu. Także jak najbardziej zapach godny, i też jest dosyć mocny ten zapach. Także jak najbardziej godny smoka mechanicznego, który zniszczył całe miasto w przyszłości. Słuchajcie, to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że Wam się taka koncepcja filmu podobała. Ja bardzo lubię opowiadać o perfumach w kontekście jakichś odczuć, obrazów, wspomnień. Także dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów, bo mam pomysły na takie filmy. Także koniecznie dajcie znać, czy taka forma przedstawiania zapachów Wam się podoba. A ja mam, jeżeli wytrwaliście do końca tego filmu, to ja mam dla Was zadanie. Dlatego, że jeżeli słuchaliście uważnie, to na pewno się zorientowaliście, że brakuje tu jednego smoka. A mianowicie brakuje tutaj smoka czerwonego. Red Dragon, no to jest w ogóle symbol wielu rzeczy, począwszy od przypraw chińskich, skończywszy na jakichś mafiach chińskich. Także Red Dragon, czyli czerwony smok, naprawdę ma oddźwięk czegoś takiego albo ognistego, albo gorącego, albo takiego właśnie najbardziej chyba agresywny ze wszystkich smoków jest ten czerwony. No i właśnie, jakie perfumy mogłyby przedstawiać takiego agresywnego czerwonego smoka? A być może wy inaczej rozumiecie pojęcie czerwonego smoka. Dlatego, że ja nie bardzo wiedziałam, jakie perfumy tutaj dopasować i nie bardzo chyba mam takie perfumy w swojej kolekcji. Takie właśnie może jakieś bardzo ostre, bardzo ogniste, bardzo agresywne, nie wiem. Zależy jak wy to będziecie widzieć. Także jeżeli potrafilibyście skojarzyć jakiekolwiek zapachy właśnie z czerwonym smokiem, to koniecznie piszcie na dole. Dlatego, że jestem ciekawa, czy po prostu zaangażowałam Was w takie właśnie pobudzenie swojej wyobraźni w kontekście zapachów. Także serdecznie Wam dziękuję. Miałam nadzieję, że ten film będzie krótszy, ale jest długi jak zwykle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!